Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Dzisiaj z nami jest dobrze już nam znany ksiądz Darek, który przybył do nas z Warszawy, prosto ze stolicy. Jest duszpasterzem głuchych i w dzisiejszej kuchni plebana będzie niespodzianka. Będziemy prosto z nieba, no nie, inaczej, prosto z ciasta wykrawać gwiazdki. Jeśli nie chcesz mojej zguby, to gwiazdeczkę daj mi, luby. Zanim to jednak nastąpi, posłuchajmy, co mówi dzisiaj Jezus do nas, kiedy ktoś będzie robił niepotrzebne zamieszanie i będzie chciał nam troszeczkę wprowadzić zamętu, byśmy wcale nie byli święci i dobrzy, tylko wręcz odwrotnie. Żebyśmy byli źli? Czy my chcemy być źli? Posłuchajmy. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przybyli do miasta Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli. Także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Darek, czujesz? Łe, moja następna potrawa na za jakiś czas kurczaki z kurnika. Słuchaj, przerywamy to nagrywanie, bo się przypalą. La la la, la la la, kuchnia plebana, robimy ciasteczka dzisiaj, gwiazdeczki, gwiazdeczki. No tak, ale ksiądz Darek wziął i uciekł. Nie, co tu się dzieje dzisiaj? Gdzie on jest? Gdzie jest ksiądz Darek? Kto to wie? My wiemy. A wy co za jedne? Kurnickie gwiazdeczki. A jak wy macie na imię? Julka. Patty. Was to już znam. A ty po raz pierwszy. Tak. Słuchajcie, każdy może być po raz pierwszy w kuchni plebana. Witamy was, kochane dzieci, wspaniali rodzice i cudowni dziadkowie. A co z tym księdzem Darkiem się stało? No właśnie, nie wiem. Wybiegł z patelnią z plebani i gdzieś pobiegł po prostu. A ja mu mówiłem tylko, żeby uratował te... Jejku, niesamowite... Wiecie, co myśmy robili? Już następną potrawę, ale ja chyba ją sam zrobię, bo robiliśmy dzisiaj kurczaki z kurnika. Ale to kiedy indziej zrobię, chyba z mamą Benią, bo ksiądz Darek oczywiście nie przypilnował. Ale on wziął przepis. To ja chyba pójdę na poszukiwania, ale słuchajcie, zanim go poszukam, to rozdzielimy pracę. Tobie dam gwiazdeczki. Dziękuję. Pędzelek, bo chyba będziecie coś malować. Tak. Nie zrobi sobie nic. Pokroisz, co będzie trzeba? Dobrze, bo ksiądz Darek będzie wiedział, co robić. I słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna. Ksiądz Darek, kiedy był u nas ostatni raz latem, on wtedy później miał imieniny, urodziny. Ja pójdę mu torta zrobić. Dobrze. I dzisiaj zakończymy tortem, ale słuchajcie, musimy go poszukać. To słuchajcie, rozchodzimy się i za chwilę wracamy. My też do was wrócimy za chwileczkę, bo dzisiaj jest zamieszanie w kuchni plebana. Zginął nam przepis, który dostaliśmy. Szukamy księdza Darka? Szukamy. Ewakuacja, szukamy księdza Darka. Thank you.
Znalazłam, jest ksiądz Darek. Witajcie serdecznie. A gdzie ksiądz Grzegorz? No właśnie poszedł księdza szukać. Coś mi się rozminęli. A tutaj, jejciu, coś będziecie gotować? Coś tu będzie robił? Gotować, ale ksiądz powiedział, że ksiądz właśnie ma przepis. Ja? No tak. Zaraz. A jest. Przeczytaj, co tu jest napisane i co będziecie robić. Na słono czy na słodko? Raczej na słodko. To, co tu jest napisane? No potrzebne jest masło, cukier. O, masełko. Co dalej? Cukier. Żółtka i jajko. Jajko i żółtko z jajka. No i mąka. Mąka. No to rzeczywiście, naprawdę to będzie coś słodkiego i smacznego. A co będziemy robić? Bo ja dostałam jakiś pędzelek. Pędzelek? Nożyk, gwiazdki, no przez tą patelnię wszystko mi się pomieszało. No oczywiście, mamy robić słodkie gwiazdeczki. To się pięknie składa, bo tu są trzy gwiazdki i jeden księżyc. To bierzemy się do pracy i myślę, że musimy wybrać szefową. Tak się miga szef albo szeryf. Patrycja. Mogę być. To się zamieniamy miejscami. Gabi, proszę bardzo. Do dzieła! Tak więc Gabi, ja Ciebie poproszę, abyś pokroiła masło w kostki, a Julka, Ciebie poproszę, abyś poszukała miskę. Najlepiej, żeby Dobrze. Była duża. Jebie, robimy. Masełko. Masełko. Znalazła się. Pomogę ci. A mam takie pytanie. Na ile kawałków mam pokroić? Najpierw tak w paski, a potem jeszcze tak w kostkę. Dobrze. Julka, ciebie proszę, abyś wsypała teraz mąkę do miski i cukier puder. Tak, cało. Dobrze. Mąka. I teraz cukier puder. Cukier. A, cały też, tak? Tak, cały. Taki słodki mig cukier. I teraz te dwa żółtka. Żółteczko z jajeczka. No i teraz musimy poczekać za masłem. Dobrze. Ja już tu mam kilka kosteczek. Więc możesz je już wrzucać. Wrzucilka. Dobrze. Ja myślę, że w tej naszej kuchni to panuje wielki porządek. Jest porządek, każdy wie, co ma robić, jest posłuszeństwo, zupełnie inaczej niż w tej ewangelicznej scenie, gdzie na początku ludzie słuchali Pana Jezusa, byli zdumieni Jego nauczaniem, pewnie mieli buzie rozdziawione ze zdziwienia i nagle przychodzi człowiek opętany przez złego ducha i robi zamieszanie, i krzyk jest. I wrzask, i bałagan kompletny w tej synagodze. I Pan Jezus mówi, milcz i wyjdź z niego. Czyli wprowadza z powrotem porządek. U nas teraz jest porządek, czyli panuje dobry duch. Ale tam, gdzie ludzie się kłócą, gdzie są jakieś awantury, gdzie są nieporozumienia, to tam zaczyna rządzić zły duch. I tak Pan Jezus mówi, milcz i wyjdź z niego. Słowo milcz miga się w ten sposób. Milcz. Milcz i wyjść. Wyjść. I w ten sposób możemy my także walczyć ze złym duchem, kiedy mówimy milcz do naszego grzechu, do naszej pokusy. Milcz i wyjdź. Bo ja jestem przyjacielem Pana Jezusa. Przyjaciel. Teraz, gdy mamy już wszystkie składniki w misce, trzeba je ugnieć rękoma. Która z Was by chciała? Nie wiem. Może Ty? Ja? Ona najsilniejsza. Oj. Oj, oj. A my coś mamy zrobić? Myślę, że na razie możemy posprzątać te wszystkie miski niepotrzebne. Dobrze. Miseczkę wytrzeć z tego, z masełka. Bo musi być porządek. Już chyba dobre to ciasto. Tak, jest dobre. Teraz potrzebujemy folię spożywczą, by zawinąć w nie ciasto.
folia, 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 folia. Jest, 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 jest. To Gabi rozwiń. To nożyczki jeszcze wykombinuję. Tyle wystarczy? Myślę, że tak. I teraz mi powiedz, że mam przyciąć, tak? Tak. Dobrze. Proszę cię bardzo. I teraz ciasto włożymy do lodówki na około godzinę lub nawet więcej, tak żeby było mocno schłodzone. Ciasto wkładamy do lodówki. Mamy już gotowe ciasto, które było godzinę w lodówce. Teraz musimy je rozwałkować. A ja księdza w tym czasie poproszę, aby ubił jedno jajko, którym będziemy smarować nasze gwiazdy. Wykonuję. Proszę, dziękuję. Proszę. Nam ten pędzelek. No właśnie, ten pędzelek teraz nam będzie potrzebny. Będziemy nim smarować nasze gwiazdeczki przy użyciu jajka i będziemy posypywać cukrem. No to do roboty! Teraz nasze gwiazdeczki wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy od 8 do 10 minut, tak aby się zarumieniły. W języku migowym to będzie w ten sposób. Ciasteczka, gwiazdeczki wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni na czas około 9-10 minut. Proszę bardzo. A oto efekt naszej pracy. Chcecie spróbować? Halo, a ja? Halo, o, ksiądz Darek się znalazł! I ksiądz Grzegorz też, pleban się znalazł, pięknie. Wiemy, co mamy zrobić teraz, a ty z pełnymi ustami i buzią będziesz teraz z nami śpiewała dla księdza Darka? I klaskać będzie z ciaskami. No bo ksiądz Darek, nie wiem, czy wiecie, kochane dzieci, on obchodził swoje imieniny urodziny i dlatego oprócz ciastek maślanych od gwiazdeczek mamy też torta od plebana i śpiewamy od samego rana. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję, to dla mnie. Kochane dzieci, wspaniali rodzice, cudowni dziadkowie, dzisiaj w imieniu kuchni plebana wspólnie z naszymi gwiazdeczkami składamy księdzu Darkowi najserdeczniejsze życzenia, żeby był zawsze taki radosny, taki pogodny, taki wspaniały, taki życzliwy, taki odważny, bo pokonał dużą odległość, by do nas dojechać i żeby współpraca z kuchnią plebana się układała, to najpierw podziękuję Wam, gwiazdeczki, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Kubeczki. Proszę bardzo. Kubeczki. A dla naszego jubilata i solenizanta, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie, jest mi bardzo miło i przyjemnie. To jeszcze zamigamy. Dziękuję. Bardzo przyjemnie i wspaniale się czuję w kurniku, a szczególnie tutaj w kuchni plebana. Kuchnia plebana z Wami od rana. Do zobaczenia za tydzień. Przypominam, będą pyzy do kaczuszki. Żegnamy Was z Panem Bogiem. A jak te ciastka naprawdę są dobre? To co, próbujemy? Ja już jadam. Już jadasz i co? Dobre. No to dalej. To bierzemy. Dobre.
musimy się... Dobrze. O. Dzisiejsza kuchnia plebana z wami od rana. Pleban Grek i pleban Daras. Dobrze? Przepis wziął ksiądz Darek. Co się z nim stało? Mam mówić teraz? Oto efekt naszej pracy. Chcecie spróbować? Dobra, jeszcze raz, bo pięknie Gabi nie zajęła. Zaspałaś, Gabi. Albo jesz, albo śpisz. Nie wiem. Już też A ja wiem.